Dzień dobry. Pokażę Ci dzisiaj moją metodę pracy z zielonym tłem, green screen. Jak szybko się go pozbyć? Najpierw tworzę nową kompozycję. Nazwijmy ją GS, green screen. Wciągam tutaj plik, który już wcześniej ściągnąłem z Adobe Stock. Jest to plik przedstawiający amerykańskiego żołnierza na zielonym tle. Powiedzmy, że jest on bardzo dobrze doświetlony. To znaczy, nie ma tutaj zarzutów, gdy chodzi o zielone tło. Ale i tak, twoje może tak nie wyglądać, tak czy inaczej, potrzebujesz zrobić trzy rzeczy. Najpierw tutaj w zakładce efekty wybierz sobie Selective Color i wrzuć go na plik. Tutaj w zakładce kontrola efektów pojawią się takie dane. Szukaj zielonego. Następnie te wartości przesuń w ten sposób. Dokładnie tak, jak na filmie. Teraz upewnij się, że kliknąłeś na ten właśnie plik tutaj na dole i wybierz to pióro, żeby zakreślić obszar, który chcesz poddać takiej właśnie obróbce. Tak czy inaczej musimy się jeszcze pozbyć tej zieleni, która została. W tym celu wybierasz Key Light i klikasz w ten sposób. Tutaj znowu pojawią się pewne dane. Wybierasz narzędzie wyboru koloru i gdzieś tutaj w pobliżu odzieży wybierasz, klikasz. Następnie ustawiasz tutaj Screen Matte. I zobaczysz dopiero, jak dobrze i jak niedobrze system poradził sobie z eliminowaniem zielonego tła. Żeby to wszystko jeszcze podkręcić, dajesz tutaj Screen Matte i pracujesz głównie z tymi wartościami biała i czarna. Chodzi o to, żeby twoja postać była cała biała, a dookoła tło by było całe czarne. Powiedzmy, że jesteśmy zadowoleni, wszystko jest dookoła czarne, cała postać wybitnie biała. To teraz zobaczmy efekt końcowy. Jesteśmy zadowoleni, ale to może być złudne. Wybierz wobec tego nową, solidną podkładkę. Powiedzmy, że będzie ona niebieska. Na niebieskiej warstwie wydaje się, że wszystko jest ok. Zróbmy jeszcze zbliżenie. Ale zobaczmy, co się stanie, jeśli zrobimy tutaj warstwę białą. Zależy, z jakim tłem będziesz później pracować. Widać wyraźnie, że na warstwie białej pozostały jeszcze pewne ślady. Co robimy? Jeszcze musimy to podkręcić. W jakich wartościach będziemy tu gmerać? Najlepiej, gdy chodzi o właśnie miękkość ekranu, screen softness. Możesz dać jeszcze tutaj tą wartość Screen Shrink Grow. Może jeszcze trochę Screen Softness, żeby tutaj rozmyć te kontury. Może trochę bardziej jeszcze damy Shrink. I teraz już wszystko powinno być dobrze. Jak powiadam, wszystko zależy od tego, jakie tło dobierzesz. Na niebieskim tle czy granatowym wszystko wydaje się super. Wyłączam tło i mam tę postać zupełnie na przezroczystym tle. Dziękuję. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie pomocne.